Panie, widzi, kto podnosi rękę. Ja założyłem kontakt. Bardzo dobrze. Pani przewodnicząca. Tak, proszę panie Dobrosielski, jeszcze głośniej. Jeszcze głośniej. Proszę pani Czerwarska, jest przy głosie. To znaczy, nie wiem, czy moja wypowiedź w tej chwili ma sens, ponieważ chciałam tu odnieść się do słów pana wójta, a jeżeli pana wójta nie ma, to pan jest pan wicewójt, ale ten akt dobrej woli, to myślę, bym odwołała się do rozmów wczorajszych mieszkańców Rydzyna w stosunku do mnie. Być może pan wójt sobie na pewno świetnie pamięta, co powiedział mieszkańcom. I w przeciwieństwie do pana wójta, proszę państwa, co próbujecie, usiłujecie cały czas mi popsuć opinię, nie udaje się wam. Bo na 6-7 osób, które były z Rydzyna, jakie mam wiadomości, żadna nie poprawiła. Proszę o ciszę, proszę o ciszę. Oczywiście. Proszę o ciszę, proszę pana wójta.